piątek, 17 stycznia, w Kociewskim Centrum Zdrowia odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej sali chorych oddziału pediatrycznego. Jak podkreślił kierownik oddziału Krzysztof Cichoń, wyremontowane sale chorych mają złagodzić pobyt dzieci przebywających w szpitalu. Jesteśmy w zasadzie, różnimy się między sobą, natomiast łączy nas pewna rzecz, że wszyscy, jak tu jesteśmy, nie potrafimy przejść obojętnie według pewnego nieszczęścia. Takim nieszczęściem niestety jest dla dziecka choroba, która trafia do nas tutaj do szpitala nie z własnej woli, trafia wbrew swoim jakby oczekiwaniom, a naszym zadaniem jest zrobić tak, żeby ten pobyt tego dziecka w tym szpitalu był jak najbardziej dla nich przyjazny. Dlatego też podjęliśmy taką akcję stopniowego remontowania tych sal, tak żeby pobyt tych dzieci był dla nich bardziej przyjazny i kojarzył im się z jakimś takim domem, a nie z jakimś cierpieniem, stresem. Remont sfinansowany został dzięki darowiźnie firmy Ciecholewski Wentylacje oraz Fundacji Szpitala Świętego Jana. Doktor Cichoń rzeczywiście przyjechał, poprosił, ustosunkowaliśmy się do tego bardzo pozytywnie. No i coś się udało zrobić. No jest to naprawdę piękne. Ja myślę, że na tym nie poprzestaniemy. Są różne zawody, tak jak pan doktor powiedział, ale no niestety lekarz to jest najbardziej, jedną z bardziej odpowiedzialnych profesji. I tutaj lekarz nie może się mylić. My możemy się pomylić. Wyrzucimy na złom, zrobimy nowe, ale życie ludzkie jest bardzo cenne, panie doktorze. Stąd wielki szacunek dla lekarzy i my potrafimy wspólnie tutaj z kolegami to docenić. Od 2005 roku Starogardzki Szpital aktywnie wspiera Fundacja Szpitala Świętego Jana, w której działalność zaangażowali się lokalni przedsiębiorcy. Chciałbym serdecznie podziękować koledze Zbyszkowi, no i zachęcić innych przedsiębiorców, żeby to był przykład, żebyśmy jednak pomogli, tak jak tutaj pięknie opisał pan doktor Cichoń, w tych stresach i niedoli tym dzieciom. Myślę, że koledzy przedsiębiorcy już sporo rzeczy zrobili, sporo pieniędzy zasygnowali, myślę, że dalej nie poszczędzą. I takich okazji jak dzisiaj, to jeszcze, jak dzisiejsza, będziemy mieli jeszcze kilka. No to warto jeszcze nadmienić, że żeby tych pieniędzy troszeczkę więcej jeszcze mieć, to żeśmy taką akcję zrobili, szczególnie podziękowania dla pani Magdy, która miała ten pomysł i ten pomysł wypalił, wypuszczenie serii płyt na Boże Narodzenie kolęd. Sponsorzy, dzieciaki nieodpłatnie udzieliły swojego głosu. Zaprzyjaźniona firma wyprodukowała te płyty i w wyniku sprzedaży na czysto też 8,5 tysiąca złotych żeśmy uzyskali i możemy przekazać to też właśnie na remont tego pokoju. Podziękowania dla darczyńców przekazał prezes Kociewskiego Centrum Zdrowia. Jest to dla nas o tyle cenne, że fundusz remontowy, na jaki możemy sobie pozwolić jako spółka, jest niestety ograniczony. Oczywiście wiele rzeczy robimy na tyle, ile nam bieżących pieniędzy pozwala, natomiast potrzeby są ogromne i cieszę się, że są one dostrzegane przez przedsiębiorców, którzy spieszą nam z pomocą i doraźnie, krok po kroku, możemy poszczególne oddziały remontować. Ten oddział jest szczególny, stąd cieszę się takim szczególnym zainteresowaniem darczyńców, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Zapewniam, że wszelkie kolejne darowizny, akcje, które będą wykonywane przez wszelkich przedsiębiorców czy darczyńców, będą w sposób należyty przez nas wykorzystywane, że te pieniądze służą bezpośrednio pacjentom poprzez infrastrukturę, poprzez stworzenie właściwych, godnych warunków pobytu. W ostatnim czasie szpital wyremontował kompleksowo dwie sale dziecięce. Potrzeby remontowe na oddziale pediatrycznym są jednak większe. Warto przy tym dodać, że remont jednej sali dwuosobowej wraz z węzłem sanitarnym kosztuje około 20 tysięcy złotych.